Państwa w ciągu tego, a jeszcze powiem, że ustawa o samorządzie gminnym reguluje kompetencje rady i kompetencje burmistrza. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, natomiast organem wykonawczym w gminie jest burmistrz. Myśmy w ubiegłym roku odbyli 25 posiedzeń sesji, w tym 13 sesji nadzwyczajnych. Średnia frekwencja na posiedzeniach wynosiła, na posiedzeniach sesji wynosiła 90%, 89%. Podczas tych obrad przyjęliśmy 134 uchwały. Z tych 134 uchwał 30 projektów uchwał było podejmowanych z naszej inicjatywy. Były to jedne z ważniejszych uchwał, a były to takie uchwały między innymi jak. No wiadomo, że zawsze są uchwały w budżecie miasta, to praktycznie każdego miesiąca się takie zmiany w budżecie dokonuje, jak i w wieloletniej programie finansowej na lata 2015-2022. Podjęliśmy ważną uchwałę dotyczącą wynagrodzenia dla burmistrza, wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Centrum Handlowego Stara Betoniarnia. Chciałbym, żebyście się Państwo troszeczkę skoncentrowali, bo ja nie będę mówił o wszystkich uchwałach, bo byłoby ich za dużo, natomiast które według nas są takie ważne, aby potem ewentualnie zadać pytania do tego sprawozdania. Ponadto podjęliśmy uchwałę w sprawie statusu pokrzywdzonego. To jest uchwała, która, przypomnę, dotyczy zamiany działek. Prokuratura umorzyła postępowanie w związku z tym, że ja już to kiedyś o tym mówiłem, że zamiana nie przekraczała kwoty 220 tysięcy, a 159 z groszami, w związku z tym nie był to czyn podlegający pod tą ustawę, w związku z tym umorzono. Podjęliśmy uchwałę o zaskarżeniu, niemniej jednak prokuratura umorzyła po raz kolejny i po raz kolejny my znów się odwołaliśmy od tego umorzenia i w tej chwili sprawa dalej trwa. Dalej, przyjęliśmy gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017. Przyjęcie programu profilaktyki raka szyjki macicy na 2015 rok. Ponadto uchwaliliśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy torze. Podjęliśmy uchwałę w sprawie podpisania ramowej umowy pomiędzy Gostynicką Spółdzielnią Mieszkaniową i Urzędem Miasta w sprawie wspólnych inwestycji dotyczących budowy utwardzonych miejsc parkingowych. Tutaj dopowiem, że jest prezes na miejscu, w razie pytań to jeszcze tak powie, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Ponadto przyjęliśmy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. No, obligatoryjne absolutorium burmistrzowi miasta zostało udzielone. Podjęliśmy uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięcia i wyniki sportowe. Takiej uchwały nie było. Liczymy, że sportowcy nasi mogą zostać uhonorowani poprzez właśnie prowadzenie tej uchwały. Przyjęliśmy miejski program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. To podobnie jak do poprzedniej uchwały, młodzież uzdolniona również może liczyć na stypendia ze specjalnej puli. Pamiętacie Państwo rozwiązanie jednostki Straż Miejska, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Gostynina, przeprowadzenie na terenie gminy miasta Gostynin konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego. Tutaj będzie później o tym szerzej mowa. Określenia przystanków komunikacyjnych. O tym mówiliśmy już też w kampanii wyborczej, że chcemy uruchomić komunikację miejską. Do tego doszło, określiliśmy przystanki komunikacyjne, gdzie one mają być. Dalej, przyjęliśmy regulamin stypendium miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów. Tamta uchwała dotyczyła edukacji uzdolnionej. Bo żeby ten program stypendialny mógł ruszyć, to musiała być wcześniejsza uchwała o wspomaganiu edukacji uzdolnionej.
I ponadto powołaliśmy Młodzieżową Straż, Młodzieżową Radę Miejską. Wyraziliśmy zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziału miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Określiliśmy wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów. Wprowadziliśmy uchwałę zwalniającą od podatku od nieruchomości. I tutaj taką dygresję sobie pozwolę. Projekt tej uchwały wprowadziliśmy, czy przygotowaliśmy już w marcu i od marca toczyliśmy rozmowy z prawnikami, z burmistrzem na temat tej uchwały zwalniającej od podatku nieruchomości dla osób tworzących miejsca pracy. No i okazało się w miesiącu listopadzie, że pan burmistrz przygotował swoją uchwałę i my tą uchwałę przyjęliśmy. Teraz czekamy na opinię, jak ta uchwała w wersji pana burmistrza, bo ona się trochę różni od naszej, jak ta uchwała pana burmistrza będzie skutkowała. Są już sygnały, że są inwestorzy tworzący nowe miejsca pracy z tej uchwały niezadowoleni i nie wykluczam, że niebawem wprowadzimy nowelizację tej uchwały bądź przyjmiemy uchwałę inicjatywy dla gospodynina, która była uchwałą pierwotną, ale to w porównaniu z prawnikami to musimy dopiero ustalić. Wybraliśmy ławników do Sądu Rejonowego w Gostyni i do Sądu Okręgowego w Płocku. Odmówiliśmy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. No to temat też jest już Państwu znany. W tej chwili myśmy się nie zgodzili na te podwyżki. Sprawa jest w tej chwili w sądzie. Zobaczymy, jak zostanie rozstrzygnięte. Zgodnie z ustawą po naszej odmowie i wojewoda unieważnił naszą uchwałę. W związku z tym po 14 dniach od tej decyzji weszły podwyżki cen wody i ścieków. Przyjęliśmy również rezolucję przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia dla pana Jarosława Domagały, dyrektora szkoły muzycznej oraz pana Pawła Tencera. Wiadomo, w jakich sprawach one były podejmowane. Przyjęliśmy stanowisko Rady Miejskiej dotyczące sposobu rekrutacji osób do Urzędu Miasta i podległych jednostek miejskich. Tu chodzi o zatrudnienie. Przyjęliśmy stanowisko Rady Miejskiej dotyczące lokalizacji na terenie gminy miasta Gostynia ośrodków dla cudzoziemców. Tutaj żeśmy odmówili i słusznie lokalizacji. Merytorycznie, proszę Państwa, tematy przedstawiane na posiedzeniach sesji dotyczyły działalności spółek, naszych wszystkich spółek, już ich nie będę wymieniał, funkcjonowania miejskich placówek oświatowych, ochrony zdrowia na terenie Gostynina i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewniono obsługę komisji stałych rad. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbyła 12 posiedzeń. To, no dobrze, się opowie, ale już powiem tak oficjalnie. Komisji Rewizyjnej było 9 posiedzeń, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbyło się 14 posiedzeń, Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego 9 i Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyło 13 posiedzeń. To na tyle.